Zajęcia rozpoczęły się krótkim, teoretycznym wstępem, po czym od razu przeszliśmy do działań praktycznych. Przeszliśmy do stanowisk, na których rozpoczęliśmy całą zabawę z linem, metodą prób i błędów. Odbyliśmy dziś pierwsze zajęcia w nowej, bardzo zmodernizowanej sali Lean Management. Bardzo podoba mi się to, że mamy coraz więcej zadań praktycznych i rzeczywiście uczymy się wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce. Dzisiaj akurat skupialiśmy się na organizacji miejsca pracy za pomocą metody 5S. Firma 5S Automate jest partnerem biznesowym kierunku inżynieria zarządzania. Dziś do Centrum Lean Management przywieźliśmy ze sobą robota współpracującego Hans Robot, żeby pokazać studentom, jak szybko i sprawnie można zaimplementować robotyzację, automatyzację w zakładzie produkcyjnym. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest jedyną w Polsce uczelnią wyższą, dysponującą tak rozbudowaną pulą gier i symulacji biznesowych. Gry, którymi dysponujemy, jest gra Koromo oraz gra Bateriada. Gra Koromo pozwala poznać genezę oraz sposób powstania systemu produkcyjnego Toyoty, który przyczynił się do powstania koncepcji Lean Management oraz opisuje podstawowe narzędzia tej koncepcji. Druga z naszych gier to gra Bateriada, która umożliwia symulację tworzenia i projektowania linii produkcyjnych w zakładach. Świetna wizualizacja w sali, bardzo pomocna w czasie wykorzystywania w zadaniach na stanowiskach praktycznych. W Centrum Lean Management przekuwamy teorię w praktykę.